Witajcie w kolejnym wideo przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Ten odcinek poświęcony jest najnowszemu dziecku Star Citizena, czyli Buchanerowi, opracowanemu przez Drake Interstellar. Statek dopiero co ujrzał światło dzienne i trzeba przyznać, że jest na co popatrzeć. Ilość detali jest powalająca. Metalowe płyty poszycia powodują, że charakter tego statku jest oczywisty od samego początku. To nie jest jakaś tam dopieszczona zabawka dla bogatych dzieciaków, tylko statek, który został stworzony z myślą wykonania zadania jak najlepiej, ale również jak najtaniej. Oceniając jego możliwości na podstawie wideo, weźcie proszę pod uwagę, że tym razem latałem na myszy i klawiaturze. Efekt latania na joysticku byłby znacznie lepszy. Buchaner jest lekkim myśliwcem przechwytującym, zawierającym imponujący arsenał broni. Siląc się na porównania, można powiedzieć, że jest to mała mucha uzbrojona w potężny młotek. Domyślnie, uzbrojony jest w dwa działka pierwszego poziomu Nine Series Longsword, umieszczony na końcach skrzydeł, oraz dwa działka drugiego poziomu CF-117 Badger, umieszczone na gimbalach, również pod skrzydłami. Jakby tego było mało, to mamy do dyspozycji jeszcze wieżyczkę z dwoma działami drugiego poziomu, na których umieszczono tarantule. Razem daje to całkiem niezłą siłę ognia, porównywalną z Super Hornetem. Ale to nie wszystko. Dodatkowo ma dwa sloty trzeciego poziomu zawierające cztery rattlery. Są to rakiety drugiego poziomu, które rozszczepiają się na kilka mniejszych przed trafieniem w cel, obsypując przeciwnika ogniem. To wszystko zostało umieszczone na statku, który jest prawie 1/3 mniejszy od Super Horneta. Aby mieszanka była bardziej wybuchowa, to zainstalowano na nim dwa potężne silniki trzeciego poziomu. To powoduje, że statek należy do najszybszych w grze, posiadając jednocześnie bardzo dobrą zwrotność. Osobiście uważam, że jest to zabójcza mieszanka. Umieszczenie tego wszystkiego na tak małej jednostce nie odbyło się jednak bez problemów. Statek posiada dwie elektrownie pierwszego poziomu, a więc latanie na samych broniach energetycznych może być problematyczne. Dodatkowo dysponujemy trzema generatorami tarcz pierwszego poziomu. Niby lepsze to niż nic, ale nie liczyłbym na to, że będzie zatrzymywać to silniejszy obstrzał. Nie lepiej jest z pancerzem. Producent starał się upchnąć możliwie dużo sprzętu i na pancerz po prostu zabrakło miejsca. To powoduje, że statek jest raczej delikatny. Nie należy się tym jednak zbytnio przejmować. Jego szybkość, zwrotność w połączeniu z bardzo małą wielkością powoduje, że jest to bardzo ciężki obiekt do trafienia. Latanie nim stanowi wielką przyjemność. Warto podkreślić, że statek bardzo łatwo zmienia kierunek lotu, a nie tylko kierunek, w którym jest zwrócony statek. Troszeczkę go co prawda przy tym nosi, niemniej jest to jeden z lepszych statków, jakimi latałem. To pozwala na wykonywanie bardzo skomplikowanych manewrów wymagających dużej precyzji. Trzeba tylko pilnować, żeby nie stracić przytomności. Jak wygląda w zestawieniu z innymi myśliwcami? Zaskakująco dobrze. Co prawda, domyślne uzbrojenie nie należy do najlepszych. To po przerobieniu jest to prawdziwa maszyna do zabijania. Na filmiku testowałem ustawienie, w którym wieżyczkę wymieniłem na jedną sztukę CF-788, a gimbale wymieniłem na CF-227 Panther zamocowane na stałe. Jeżeli planowałbym skorzystać z gimbali, to dwie sztuki Longswordów zostałyby niewykorzystane. Można by jeszcze rozważać wymianę Panther na coś balistycznego, ale Panthery i tak dysponują dobrą siłą ognia, a dodatkowo zmniejsza to nasze zapotrzebowanie na amunicję. Teoretycznie można by się również pokusić na zainstalowanie zamiast Panther dwóch sztuk GT-220 Mantis, ale wtedy celownik zacząłby nam się bardzo rozjeżdżać. Jak widać, statek pozwala na wiele różnych ustawień i różnych kombinacji, a to pozwala na bardzo wiele różnych strategii walki. Po przezbrojeniu statek jest w stanie osiągnąć obrażenia na poziomie Super Horneta, a więc całkiem niezłe, a dodatkowo jest zwrotniejszy i szybszy od Sabra. Jeżeli omawiamy czysto walkę, to jest to bardzo dobry, niebezpieczny przeciwnik. Saber jednak jest statkiem wykonanym w technologii stealth, a więc ma inną przewagę. Super Hornet jest dużo bardziej wytrzymały,
Aby dotrzymać kroku tym dwóm, Buchaner będzie musiał być stale w ruchu i wykonywać znacznie bardziej skomplikowane manewry. Jeżeli za sterami będzie siedział doświadczony pilot, to nie chciałbym być w skórze tego, komu on siądzie na ogonie. W tym miejscu dochodzimy do kluczowego pytania. Czy warto zainwestować w ten statek? W momencie robienia tego wideo nie znam jeszcze jego ceny, ale odpowiedź i tak jest kwestią indywidualną. Ja nie planuję go posiadać w moim hangarze, ale wynika to z tego, że jestem fanem cięższych jednostek, najlepiej handlowych. Jeżeli ktoś lubi walkę, szczególnie w mniejszych jednostkach, to latanie tym statkiem sprawia naprawdę wielką frajdę. Warto jednak pamiętać, że jest on strasznie delikatny, a śmierć ma stanowić ważny aspekt Star Citizena. Z drugiej strony, podobne stwierdzenia można wysnuć względem Sabra, który jest również dość delikatny. Ostatecznie sprowadza się to do preferencji, ale z pewnością polecam wypróbowanie tej jednostki. Jest to bardzo ciekawa jednostka i na pewno warto jest zastanowić się, czy nie warto jej mieć we własnym hangarze. Jak zawsze zapraszam do nas na forum i na TSA. Zapraszam również chętne osoby do dołączenia do naszej organizacji. Tym razem postanowiłem zostawić kawałek filmika po moim komentarzu, żeby można było lepiej ocenić, jak ten statek sprawuje się w walce. Jeżeli chodzi o mnie, to będzie na tyle. Do zobaczenia w świecie Star Citizena.